Czy jesteście łodzianami? Tak, ja jestem łodzianinem. Ja niestety nie jestem z Łodzi. Kończyłem szkołę w Gdańsku. Tam też pracowałem po szkole 3 lata. A potem z racji, uważam, wspaniałego repertuaru i wspaniałych kolegów, przyjechałem do Łodzi, żeby rozwijać swoją karierę. Czy pamiętacie, jak Grey Veredon, choreograf spektaklu, po raz pierwszy podzielił się z Wami swoją koncepcją? I jaka była Wasza reakcja? Pamiętam, że przyszedł na salę baletową i powiedział, że przez półtora roku studiował historię naszego miasta. Często w tym okresie przyjeżdżał do Łodzi i spotykał się z potomkami fabrykantów, dyrektorów, robotników dawnej Łodzi. Chodził po ulicach, żeby wczuć się w klimat tego miasta. Jeśli chodzi o ziemię obiecaną, miałem pewne wątpliwości, czy będąc sam, bez asystentki, czy podoła w tak krótkim terminie, mieliśmy chyba miesiąc na przygotowanie, czy podoła właśnie zrobienia czegoś na miarę teatru, na miarę łódzkich spotkań baletowych, bo był to spektakl specjalnie zamówiony na łódzkie spotkania baletowe. Teraz, jak widzę, to być może było to celowe działanie, dlatego że on nam dawał dużo swobody, jeśli chodzi o ruch, o pomysły. Pamiętam te Twoje pomysły z kartkami, tak? To samo, jeśli chodzi o scenę na przykład sceny zespołowe, głównie sceny z nitką, gdzie jakby testował na żywym organizmie. Prosił tancerki, żeby one coś tam pokazywały, a on wyłapywał też fantastyczne momenty, które potem jakby w całości dały taki niesamowity do dzisiaj obraz. Jakie były nastroje podczas tworzenia tego spektaklu? Czy zapadły Wam w pamięć jakieś szczególne sytuacje? Zespół baletów w tamtych latach często wyjeżdżał na tournée zagraniczne. No, mieliśmy, tak jak ja się powiedział, chyba nie miesiąc, może 3, może 4 tygodnie na realizację filmów i choreografii, a potem przygotowania całości do premiery. Także no, praca była ciężka. Byłem zdumiony, jak choreograf może ruchem nadać treść. Treść, która była bardzo jasna, czytelna. Ja myślę, że przodki, takie jak Twoja mama czy babcia, one nie miały wątpliwości, co reżyser chciał przekazać. Nie? A jakie role kreowaliście? Mnie Veredon przydzielił rolę Hermana Buchholca, którego pierwowzorem tak i w powieści Reymonta, jak i tutaj, był Karol Scheibler, król łódzkiej bawełny. Buchholz to Niemiec, bardzo stanowczy, elegancki, niewyobrażalnie bogaty, a przy tym hipochondryk i wręcz sadysta w stosunku do osób mu podległych. Także no to było bardzo duże wyzwanie. Ja kreowałem na premierze rolę Moryca. Nie było to dla mnie trudne, aczkolwiek musiałem dbać o zdrowie, dlatego że Veredon miał taką zasadę, że przy przygotowywaniu premier nie było drugich obsad. Czyli mieliśmy presję, że żaden z nas nie mógł mieć kontuzji, zachorować. To było niemożliwe. Tak, bo on wybierał po prostu postać do danej roli i po prostu tylko taką z nimi widział pracował. I z tymi osobami pracował, więc było to troszkę stresujące. Ja myślę, że choreograf też nie był przygotowany tak bardzo co do ruchu, co do koncepcji. Bardziej może miał wizję ogólną, natomiast też korzystał z tego, co mu powiemy, podpowiemy. Tak, Veredon bardzo lubił, nawet gdy coś sugerowaliśmy, co chyba też cię motywowało do pracy. Ale rzeczywiście było to miłe, jeśli jakaś koncepcja, jakiś gest, jakiś ruch, jakiś taniec został zaakceptowany. No tak. I wtedy miałem takie poczucie, że jestem takim troszeczkę taką cegiełką w tym całym murze, w tej całej budowli, no właśnie, że jakaś tam moja drobna koncepcja została zaakceptowana i zauważona. Czy macie swoją ulubioną scenę w spektaklu Ziemia Obiecana? Mam dwie ulubione sceny. Pierwsza to moment, gdy właśnie z filmu wychodzą robotnicy,
jest to do muzyki Neumanna, jest to ta scena, w której po prostu mam aż czasami często właśnie gęsią skórkę, gdy to oglądam, a druga scena to właśnie nitki. No zawsze wtedy, jak widzę, jak dziewczyny tańczą, to przypominam sobie babcię, która już odeszła i mamę. Nie są to sceny z moim udziałem absolutnie. Bardziej sceny zbiorowe. Pierwsza scena, właśnie scena robotników, gdzie niby prostymi ruchami, prostymi środkami zespół robił takie wrażenie, że byłem zdumiony, jak to jest możliwe, że można coś takiego zrobić. Czy Ziemia Obiecana jest baletem ponadczasowym, czy może straciła na aktualności? Spektakl został zrobiony dla Łodzi, w Łodzi i jakby na konkretne zamówienie, więc on tutaj w tym mieście będzie szedł prawdopodobnie dopóty, dopóki ktoś, jakiś szaleniec nie powie, że stop. Myślę, że jeśli chodzi o nasz teatr, o nasze miasto, czy o nasz region, to spektakl jest nieśmiertelny. Powiedzcie proszę, przez ile lat tańczyliście w Teatrze Wielkim w Łodzi, na jakich stanowiskach i czym teraz się zajmujecie? Ile lat tańczyłem w Łodzi? Dużo, dużo lat. Od 82 roku do teraz, to jest jakieś 30 parę lat, od 91 bodajże byłem solistą baletu Teatru Wielkiego w Łodzi. Ja, jak wspomniałem, przyjechałem do Łodzi, do teatru w 86 roku. Bardzo szybko awansowałem, zostałem solistą. Przetańczyłem wiele, wiele fajnych ról, które bardzo lubiłem. A dzisiaj wspólnie, jako starzy koledzy, pracujemy w rekwizytorni. Tak. Bardzo lubimy tę pracę. Bardzo. I postanowiliśmy umrzeć na tym stanowisku. Wiesz, zastanawiałem się, ile zatańczyliśmy przedstawień w tym teatrze. No, myślę, że setki. Setki albo i tysiące nawet. Myślę, że jakieś 5000. Jest to możliwe. Wyobrażasz sobie, 5000 razy byliśmy na tej scenie. Aż dziwię się, że nie pękły deski. Zapraszamy naszych widzów na spotkanie z Ziemią Obiecaną w wykonaniu naszego wspaniałego zespołu baletu Teatru Wielkiego w Łodzi.